Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w retro tytuły. W dzisiejszym odcinku serii Arcade Edition zagramy sobie w Metal Slug'a. Dosyć taka legendarna gierka. I jest to gra od Nazca Corporation i SNK, wydana w 1996 roku, tak jak widzicie tutaj. I jest to autorski pomysł tych firm, niewzorowany na niczym teoretycznie. Jest to zręcznościówka, gra zręcznościowa typu run and gun, czyli po prostu idziemy i strzelamy. Automaty były na dwie osoby. Pewnie gdzieś teraz tutaj wam się wyświetla taki automat. I jeśli chodzi o jakieś tło fabularne tej gry, to wam tylko powiem tak, że przenosimy się do 2028 roku i wcielamy się w żołnierzy Peregrine Falcon Strike Force. I tutaj mamy dwie postacie w tej części, czyli Marco Rossi i Tarma Rowing. I generalnie będziemy walczyć z armią rebeliantów dowodzoną przez Donalda Mordena, który próbuje zrobić zamach stanu. I to w sumie jest tyle, co musimy wiedzieć. Ja teraz już wrzucam sobie monetki i startujemy z pierwszą planszą. Generalnie gierka nie jest długa, ma 6 etapów. Myślę, że większość z was no kojarzy, bo ta gra po prostu wyszła na wszystko, co możliwe. Tych reedycji było naprawdę dużo. Także po prostu sobie ją przejdziemy. A jeśli wam się spodoba, no to możemy po kolei przechodzić wszystkie części. Ja sam osobiście... No, myślę, że tak do czwórki albo do piątki grałem. Więcej chyba nie grałem, więc kolejne by były dla mnie nowe w sumie. Nawet nie wiem w sumie, czy wszystkie wyszły na arcade'a, czy jakieś gdzieś tam powychodziły tylko na jakieś platformy, na konsolowe. Ale to wszystko idzie sprawdzić. No, tak jak widzicie, tutaj też możemy sobie wchodzić w pojazdy różne. O, postaram się może parę sekretów jakiś pokazać czy coś. O ile coś zapamiętałem w ogóle. Wow. Mamy dodatkowo też właśnie taką jakby broń specjalną, czyli w przypadku czołgu to jest po prostu strzał z armaty, a jak jesteśmy pieszo, to jest to granat. Tutaj jest pierwszy sekret, trzeba zestrzelić. O właśnie. Gości. No psik. I jeszcze tutaj mamy drugi sekret. Kolejne żołnierzyki do uratowania. No i mamy pierwszego bossa. Trzeba ostro maszować przyciski. Ups. Kurde. No, tak jak widzicie, czołgi się niszczą. No, ale dobra. Pierwszy boss pokonany. Jak to w arcade'ach, pierwsze etapy są prościutkie, później będzie trudniej. Udało się w sumie tylko raz zginąć. Na końcu mamy takie podsumowanie, ile uratowaliśmy żołnierzy, którzy byli więzieni. No generalnie tutaj jest taki zabieg zrobiony jak przy Punisherze, czyli jeżeli gramy graczem pierwszym, no to gramy właśnie tym Marco. A jeżeli grałbym graczem drugim, no to grałbym tą drugą postacią. Czyli Tamim. Nie Tamim, sorry, Darmo. Gry mi się pomyliły. W tej pierwszej części jest chyba z 5 rodzajów broni, tak jak widzicie. Miotacz ognia jest bardzo fajny. Hop.
O, teraz mamy rakietki, to też rakietki są bardzo spoko. Ale chyba najlepszą bronią będzie Super Shotgun, o ile się go uda zdobyć. Dobra. Tych stateczków chyba będą ze 3 albo jakoś coś koło tego. Także musimy się ich pozbyć. Generalnie jakiś czas tam mamy u góry wyświetlany, tak jak widzicie, ale chyba ciężko jest się nie zmieścić w czasie. No chyba, żebym stał i się rozglądał po prostu. Heh, gość tutaj zanurkował. O, i właśnie mam super shotguna, który ma naprawdę fajny wygar, tylko niestety ma mało amunicji, że tak powiem. O kurde, myślałem, że on będzie do góry strzelał, bo pomyliły mi się czołgi. Ale dobra, pierwszy kredyt poszedł. No i dobra. To jeszcze nie był boss chyba, z tego co kojarzę. O, ale tu snajper się ukrył. Dobra, bierzemy czołgistę. To jest ogólnie spoko opcja, że można skakać czołgiem. To jest tak bardzo przemyślana sprawa. No ale co? Co mogę poradzić? No, bardzo dobrze, że można skakać czołgiem. O, i teraz będziemy walczyć z drugim bossem. Także myślę, że gameplay się w pół godzinki się zamknie. Ups. O kurde, to już się zamieszanie zrobiło. O, a tutaj pojawił się sam boss wszystkich bossów. Z nim będziemy walczyć na samym końcu. Kurde, wytrzymały już ten samolocik. No. Koniec. Dobra, przechodzimy do planszy numer 3. Tak jak mówiłem, ta gra wyszła w 96 roku, ale potem w 97 i kolejnych latach została przeportowana też na Neo Geo, PlayStation, Sega Saturna i tam pewnie jeszcze parę innych. A później to już wiadomo, im dalej, no to pewnie po prostu wychodziły te same wersje potem na PS2 i na PS3 i na PS4 i na PS5 pewnie też jest. Ale tak pierwotnie to wyszło właśnie tylko na to, co mówiłem z początku. O ty mento. Kurde, mi się karabin skończył, to trochę sobie postrzelamy teraz. Pistolet jest słabiutki w tej grze. Hop. A, tutaj jest taki smaczek, że trzeba strzelać w to, żeby się podniosło.
i potem napierdzielamy już ostro w beczułkę. Dobra. Hop. Zbieramy żabę, bo jak wiadomo, żaby są potrzebne na froncie. Się nie ma z czego śmiać. Żaby na pewno jakoś potrafią życie uratować. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś na pewno. A i tutaj mamy kolejnego takiego mini boska. No dalej, gościu. Oj. Nożem mi sięgnął. Kurde, myślałem, że te granaty to do góry też się da rzucić. Ale widocznie się myliłem. Hop. Jaki już tutaj w ogóle spadek klatek następuje. Kurde, no, na jakimś kiblu stanąłem. O! Budynek się pięknie zawalił. Aha, ja tutaj jestem, tylko się ukryłem pod gruzami. Ale trzeba przyznać, że grafika naprawdę jest ładna, jak na tamten rok. Bardzo wyraźna i właśnie jakieś takie różne smaczki. Dynamiczna przede wszystkim jest ta animacja i... No może się podobać. Tak myślę. Ups. Ja to zrobię inaczej. Albo i nie. Hops. No nie. Czołgista mi się skończył. O, granaty mi się skończyły. No to świetnie. Zostałem z pistoletem. Poproszę jakąś broń. No, mogą być rakietki. No i tutaj mamy trzeciego bossa. Generalnie pamiętam, jak się te gierki po raz pierwszy pojawiły, właśnie Metal Slugi na automatach, jaki to był szał. No gdzieś z 20 parę lat temu mogłem w to grać. No kurde, myślałem, że ją zestrzelę. Upsy. Trzeba szybciej reagować. No co jest? On się wściekł teraz po prostu. Trzeba bardzo szybko skakać. Hop. O, guziki jeszcze mi się pomyliły na koniec. Ale umarł. Jeden pajac uratowany. No niestety jak zginiemy, no to... już przestaje nam się liczyć to, co zebraliśmy.
tutaj z tego co się orientuję jest sekret. Jak będziemy właśnie stali w tym momencie, znaczy sekret, to są takie mini sekreciki. Trzeba ich zabić po prostu kilku. Nie wiem dokładnie ilu, może z 10? I zobaczycie co się wydarzy. O, o właśnie. O to chodziło. Uratowaliśmy żołnierzyków. No kurde, po co ja tego machine guna wziąłem w takim razie? Aj, popsułem sobie dojście do czołgu. A szkoda. No cóż się mówi, trudno. Czołg pewnie by się tutaj przydał. Wow. Teraz to już przedobrzyłem zdecydowanie. W ogóle te skarpy nawet widać jak się po kolei niszczą. To jest naprawdę fajnie zrobiona ta animacja. W tej grze trzeba im to oddać. A teraz nie potrafią takiej gry dobrej zrobić, no niestety. Trzeba wypuszczać remaster gry z przed 25 lat, żeby była dobra. Łopsy. Oj, tutaj popsułem, bo tutaj był podobny sekret. O, a może w sumie jeszcze nie popsułem. Nie, już nie będą wyjeżdżać. Tam tak samo było, jakbym zabił kilku żołnierzy, to by się pojawiła cała chmara tych ocaleńców. Ale mówi się trudno. O, trochę podreperowałem swój czołg. Hop. O kurde, ja chciałem być na dole. A w sumie tak też jest spoko. Dobra, tylko skończyły mi się granaty. No trudno, dobra. Spadam na dół. Stąd powinno być łatwiej. Czy to był tylko miniboss? Nie, to był koniec czwartej planszy. Także zostały nam jeszcze dwie plansze. I będziemy kończyć. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że ta seria teraz Arcade Edition będzie się pojawiać w każdy wtorek. Seria właśnie z Resident Evil się skończyła, generalnie nikt tego nie oglądał, więc w sumie to, czego się spodziewałem. Ale sobie zagrałem w tą grę tak jak chciałem, także to jest najważniejsze. Po prostu lubię sobie wrócić do Rezydenta co jakiś czas. A na tę chwilę miałem kilka możliwości. Jakiś czas temu przeszedłem sobie Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na Game Boyu Colorze. I naprawdę jest to świetna giera. Taki RPG. Aż w sumie niepodobne, bo nikt nie kojarzy raczej Harry'ego Pottera z RPG-iem, a to jest RPG i to naprawdę fajne.
I w sumie żałowałem, że nie grałem tego na kompie, na emulatorze, bo właśnie mógłbym się tym podzielić. A w sumie wyszło na to, że stwierdziłem, że ta gra jest gdzieś na 40 godzin, bo takiego save'a widziałem na swoim kartridżu i mówię, no tyle to nie będę nagrywał, bo po prostu nikt tego w ogóle nie obejrzy. Okazało się, że grę przeszedłem w jakieś 16 godzin chyba. Także koniec końców mogłem w sumie spróbować to nagrywać, no ale... Ale wyszło jak wyszło. No i w takim razie pomyślałem, że może drugą część, czyli Komnaty Tajemnic nagram, ale druga część już faktycznie widziałem gameplaye na YouTubie, są po kilkadziesiąt godzin, więc no, no nie ma szans po prostu. Musiałbym tego zrobić chyba ze 100 odcinków. Jedynie myślę, że jest taka możliwość, żeby kiedyś może na live grać czy coś. Byśmy sobie tak powolutku przechodzili przez jakiś dłuższy czas. W ogóle jakie pijane rakiety. Co to tu się dzieje? No, o ile nie przejdę tego... tej drugiej części Harego po prostu na Game Boyu, tak jak jedynkę. Także to była jedna możliwość. W sumie i zrezygnowałem z niej, stwierdziłem, że dawno nie było Arcade Edition i po prostu może warto do tego wrócić. O kurde, jaki pancerny ten czołg jest. W ogóle tutaj dopadli się do mnie. No, a gierek arcade jest tak dużo, że w sumie można sobie je testować w nieskończoność praktycznie. Ile żołdaków, ja pierdzielę. Także myślę, że starczy nam gier do końca świata i pewnie jeszcze trochę. Wow. Było blisko. Wow, teraz mam Heavy Machine Gun'a tak dużo, że mogę wariować. Ojojoj, nie podoba mi się to. Ale tutaj trzeba maszować te przyciski, po prostu masakra. Przydałby się autostrzał. No, ale fajna pułapka. No, ale dobra. Bosik rozwalony i idziemy na ostatnią planszę. Będziemy walczyć z Donaldem Mordena. Hop. Tutaj chyba jeszcze był sekret, jak dobrze kojarzę. O, jest. Jeden z żołnierzyków. Medal za całe 10 punktów mi dał. Także nie warto ich ratować. Wow, moja ulubiona broń. To ma wygar jednak. Hop. O kurde. Bardzo niefajnie. Aj. Myślałem, że uda mi się jeszcze kucnąć. Chodź tutaj, hipcio, daj mi jakąś broń. No super, medal za 10. Medal za dychę mi dał po prostu.
prawie jak wygrać medal z kartofla. No kto mnie zabił? To jakaś kobra jest? Biorę kobrę. Biorę kobrę w ciemno. Dobra, niech oni się już kończą. Ja pierdzielę. O, zbieram gości. Thank you, thank you. Tylko ja chcę tego... O, zebrałem w locie jakoś. Także jest git. Oj, tutaj będzie teraz gruba impreza. Hop. Ups. Tak swoją drogą, świetna muzyka jest w ogóle w tej grze. Jakoś nie zwróciłem uwagi nawet wcześniej. O, z tym to ja wolę lepiej powalczyć normalnie. Aha. To sobie powalczyłem, no ale kocioł już tutaj jest, po prostu masakra. Kurde, miejsce mi się kończy na łódce. Dobra, teraz nie chcę popsuć czołgu, tylko chcę go zebrać. O, właśnie. Chociaż raz mi się coś udało. Już krzywo stoję, się boję, że spadnę. Hop. Już tak zauważyłem, że co druga rakieta leci w moją stronę, a jedna leci wyżej. O, a jak tutaj stoję, to jest w ogóle spoko. I bezpiecznie. Przydałoby się paliwo. Dobra. Hop. Tutaj wiem, że jest sekret. Są, o właśnie, poukrywane punkty w wodzie. Może niewiele, ale... Ale jest to jakiś tam sekret. No nie, nie, no najgorzej. Już chyba jesteśmy przy samej końcówce. A nawet na pewno. Ja oczywiście żadnej broni sensownej nie mam. Jest to jakaś metoda. Tylko, że już nie mam granatów. Ma się te uniki. Wow, wow, wow. No, teraz już wiedziałem, że nic z tego nie zrobię. No kurde, oszukuję gość zdecydowanie.
Ja pierdzielę. Jak ktoś liczył żetony, to mi dajcie znać w komentarzu, bo to już chyba z ósmych. Dobra, tego ataku to się w ogóle nie spodziewałem nawet. No masakra, nie mogę się gościa nauczyć. Wow. Dobra, żyję. Czy on kiedyś ginie? Te rakietki to coraz gęściej spadają. No i super. I skończył mi się Heavy Machine Gun. Nie, no już nie mam pomysłu. Trzeba to po prostu przetrwać jakoś. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale... O! Wrzucenie kredytu robi robotę. No i to by było na tyle. No, chyba koniec. Drodzy Państwo, o, jeszcze go mogę nożem ciąć. No, także 32 minuty, Metal Slug 1 ukończony. Tak jak mówiłem, jak chcecie zobaczyć więcej części, drugą, trzecią, tam po kolei, to dajcie jakiś znak w komentarzu. O, tutaj jest napisane 12 żetonów zużyłem. Także, no, wracając do wątku, dajcie jakiś znak w komentarzu, bo myślę, że prędzej czy później i tak się pojawi dwójka i może trójka. Ale jak będzie odzew, no to może się pojawi szybciej, na przykład w kolejnym odcinku albo za dwa odcinki. Także wszystko zależy od Was w tym momencie. Jeszcze na koniec takie podsumowanie jak zawsze, jeśli chodzi o ocenę tej gry. W tamtych czasach generalnie oceny w gazetkach branżowych bardzo dobrze oceniały tą grę. I co dziwne, właśnie też porty, które właśnie wyszły na te PlayStation, Neo Geo czy tam Sega Saturna, też miały wysoką ocenę, czyli po prostu nic nie spierdzielono, tylko po prostu przełożono to dosyć dobrze, co się nie zawsze zdarzało. No ale to w sumie głównie dotyczy tych starszych gier, bo 96 rok, no to już tak, powiedzmy, lepiej to robiono. Już była era PlayStation. No jeśli chodzi o moją ocenę, no to... bardzo lubię tą gierkę, jak byłem małym brzdącem, to grało się na salonach. Lubię sobie do niej wrócić co jakiś czas, także... fajnie, że mogłem sobie w nią zagrać i przy okazji wam coś tam poopowiadać, jakieś głupoty na ten temat. A teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Cześć!